Witajcie. W tym odcinku zajmiemy się funkcjami, które pozwalają w jakiś sposób obrabiać tekst, coś tam w nim wyszukać, coś z niego wyciąć itd. Przy okazji poznamy kilka technik, które będą potrzebne, aby rozwiązać pewne zadanie, które przed nami postawię. Zapraszam. Na początek naszego omawiania przypomnę, w jaki sposób Excel dzieli przeróżne funkcje. Otóż dzieli je na takie kategorie tematyczne i w zakładce formuły która to zakładka otworzy taką wstążkę. Niezależnie od wersji Excel'a będzie to bardzo podobnie. Mamy właśnie te kategorie, i tutaj mamy omawiane wcześniej logiczne, czy chociażby funkcje tekstowe, którymi zajmiemy się dzisiaj. Na początku omówimy dwie funkcje: szukaj tekst i fragment tekst. Uważam, że są to funkcje chyba najważniejsze z tej grupy. Pierwsza przeszukuje tekst i próbuje znaleźć w danym tekście jakiś podciąg. Druga z danego tekstu próbuje wyciąć jakiś fragment i go zwrócić. I tutaj mamy dwa przykładowe adresy, dowolne, jakieś wymyślone. Będziemy chcieli w tych adresach wyszukać kod pocztowy, przy czym nie wiemy, gdzie ten kod pocztowy może wystąpić. No, tutaj na przykład jest na początku w adresie, tu gdzieś w środku. Co więcej, zmienna długość nazwy miast czy ulic, no dodatkowo mogłaby utrudniać znalezienie takiego kodu pocztowego, jeżeli adresy nie miałyby jakiegoś stałego, ustalonego formatu. Powiedzmy, że najpierw musi być miasto, potem coś tam, ileś jest znaków na to, na to, na to. No tutaj mamy zupełnie takie przypadkowe adresy wpisane gdzieś tam w dowolny sposób. A mimo to chcemy znaleźć kod pocztowy. Wykorzystamy teraz te funkcje tak, żeby jedna korzystała z wyników drugiej. Zaczniemy od szukaj tekst, bo ta funkcja, tu ją w pierwszym wypadku użyłem, ta funkcja szuka jakiegoś podciągu i to jest pierwszy argument. Widzimy tutaj w nawiasie, w cudzysłowie podwójnym, mamy myślnik, bo myślnika będę właśnie szukał, a następnie na drugiej pozycji, drugi argument pośredniku to jest komórka z tekstem, który przeszukuję. I tutaj funkcja moja zwraca trzy. Co to znaczy? Te trzy oznacza, że mój tekst został znaleziony i rozpoczyna się na trzeciej pozycji. Żeby było jasne, gdybym szukał myślnika i na przykład siódemki. Funkcja też zwróci 3, ponieważ funkcja zwraca pozycję, w której zaczyna się mój podciąg. Zatem, czy to szukam dłuższego ciągu, czy jednego znaku, ogólnie szukamy zawsze napisu, to i tak zostanie zwrócona pozycja pierwszego znaku, od którego ten podciąg się zaczyna. Jeżeli by nie znalazł, to funkcja zwróci pewien rodzaj komunikatu o błędzie, ale do tego za chwilę dojdziemy. Zatem, kiedy nasza funkcja znalazła myślnik, możemy wykorzystać drugą funkcję, właśnie fragment tekstu. Co robi ta funkcja? Popatrzcie, fragment tekstu na pierwszej pozycji ma tekst, z którego chcę coś wyciąć, i tutaj A2, dokładnie ten sam tekst. Na drugiej pozycji, to jest w tym miejscu, podajemy pozycję w tekście, w tym wypadku w A2, od której to pozycji chcemy coś wycinać. Zatem ja wykorzystam policzony przed chwilą przez funkcję szukaj tekst wynik, będzie to pozycja trzecia, i tutaj tę pozycję wpiszę, to jest E3. Zatem ta trójeczka zostanie tutaj pobrana i cofnę się w napisie o dwie pozycje wcześniej. Dlaczego? No, bo jeżeli myślnik jest na trzeciej pozycji, to liczba, która rozpoczyna kod pocztowy, jest dwie pozycje wcześniej. Następnie trzeci argument. W, naszym, w naszej formule funkcji fragment tekstu to liczba 6, która oznacza wytnij 6 kolejnych znaków. Uwaga, to nie jest od do, to jest od którego znaku i ile znaków chcę wyciąć. Ja chcę wyciąć dokładnie 6 znaków. Co to będzie oznaczało w praktyce? No właśnie tyle, że wytnę dokładnie kod pocztowy, bo wezmę pozycję startową. Trzecią, ale cofnę się o dwa miejsca, czyli tutaj do jedynki i wytnę sześć kolejnych znaków z tą pierwszą jedynką włącznie, czyli 11, kreseczka 710. No i w ten sam sposób postępuję, zupełnie w tym wypadku inaczej rozłożonym adresie, ale też szukam tej kreseczki. Mamy ją znalezioną, cofam się o dwa pola, wycinam fragment tekstu, dokładnie podobny wzór, tylko że oczywiście w tekst już nie A2, a A3 i też kod pocztowy mamy. Wycięty. Być może zauważyliście, że funkcja szukaj tekst znajduje tylko pierwsze wystąpienie tego szukanego tekstu. Jak znaleźć następne? Możemy znaleźć następne, jeżeli jako trzeci argument podamy miejsce, od którego mamy szukać. I tutaj przykład. Mamy tutaj ciąg, ciąg y, liczb oddzielonych przecinkiem. Tutaj mamy takie pole z przecinkiem. Które wykorzystamy, bo to dokładnie tego będziemy w tekście szukać. I teraz normalne użycie, które było wcześniej, wyglądało tak: szukaj tekst, i tutaj mamy: szukaj tego przecinka, to jest komórka J1, i szukaj go w tekście H2. Dlaczego tutaj są dolary? Dolary są po to, ten dolar dolar 1 to jest dalej J1, tyle tylko, że te dolary powodują tak zwane usztywnienie wzoru. Jeżeli będę kopiował teraz ten wzór, tak po prostu przeciągnę tutaj ten wzór na prawo czy do dołu lub Ctrl C, Ctrl -V, to nie przesunie się ten adres. Tam zostanie skopiowane dolar J dolar 1 w tej samej postaci. Dlaczego? Gdyby nie było tych dolarów, to skopiowanie tego wzoru raz na prawo przesunęłoby wszystkie adresy we wzorze Również raz na prawo. Zatem J1 przeskoczyłoby na K1, gdybym przesunął kopię w prawo, a H2 przy kopiowaniu wzoru na prawo przeskoczyłoby na I2. Zatem ani w K1, ani w I2 nie mam niczego wstawionego. Zatem chciałbym, żeby kolejne funkcje szukające korzystały dokładnie z tej komórki. I dokładnie z tej komórki. Zatem, kiedy ten wzór kopiuwa, kopiować będę o tutaj na prawo, no to chcę, żeby te źródłowe adresy były sztywne, nieruszalne. Zatem użyłem dolarów, które blokują. Dolary mogę używać przed notacją liter lub przed notacją wierszy, czyli cyfr lub liczb, i wtedy jeden dolar, na przykład dolar J1, blokowałby tylko możliwość zmiany. Tej, tej adresacji, jeśli chodzi o y, literkę. Natomiast dolar przy liczbie blokowałby możliwość zmiany wiersza, ale za to mogłyby się zmieniać numerki kolumny i tak dalej, i tak dalej. W praktyce proponuję usunąć sobie dolary i skopiować wzór, przeciągając go na prawo, na dół, czy przez kontrolce Ctrl V i zobaczyć, jak zmieniają się adresy. Natomiast z dolarami nie będą się zmieniać, za chwilę to jeszcze zobaczymy. No ale co tu mamy? Szukaj tekst. No właśnie, szukamy. Tego, co jest w komórce J1, czyli przecinka, w naszym ciągu liczb oddzielonych przecinkiem, i funkcja zwraca dwójkę, bo na dokładnie drugiej pozycji jest pierwszy przecinek. Aby nie wyświetlał się taki dziwny komunikat arg, czy jakiś inny, który oznacza błąd, wykorzystamy funkcję jeżeli błąd. Funkcja ta sprawdza, czy dana funkcja, która się w niej znajduje jako argument, i to jest na pierwszej pozycji tej funkcji, jeżeli błąd, czy zwraca błąd. Mówiąc krótko, we wnętrze tej funkcji, jeżeli błąd, a ściślej na jej pierwszej pozycji na, pierwszym, na pozycji pierwszego argumentu wpisałem to dokładnie, co tutaj mamy wcześniej, czyli te nasze funkcje szukające. Okay? I teraz, jeżeli ta funkcja szukająca nie zwróci błędu, to dokładnie wynik. Tej funkcji zostanie wstawiony do komórki. No i tak widzimy, że tu została wstawiona piątka, tu została wstawiona dziewiątka, czyli dokładnie to, co szukaj tekst znalazł. Ale jeżeli szukaj tekst zwróci błąd, to dzięki tej funkcji, jeżeli błąd, zostanie zwrócony drugi argument. Zatem Mamy tutaj piąta pozycja, dziewiąta pozycja, to jest trzeci przecinek. Nie ma czwartego przecinka. Szukanie zwróciło błąd arg, ale ponieważ obudowaliśmy ten błąd arg funkcją, jeżeli błąd, i zaprogramowaliśmy, że gdy ten błąd wystąpi, mamy wyświetlić napis, nie odnalazłem, no to mamy nie odnalazłem zamiast tego arg. To taka ciekawostka estetyczna. Może się przydać, kiedy projektujemy jakieś takie dokumenty, które chcemy później drukować, i w pewnych komórkach. Chcemy, żeby zamiast jakiegoś błędu przy wydruku wystąpiła jakaś informacja, np. nie odnaleziono brak danych czy coś takiego, albo po prostu puste pole. No bo arg, nie to wydrukować, nie to zinterpretować. Dzięki takiej funkcji, jeżeli błąd, możemy uniknąć wyświetlania takiej kaszy na ekranie. Na koniec jeszcze jedna rzecz dotycząca wyszukiwania. Możemy podczas wyszukiwania skorzystać z tak zwanego wzorca wyszukiwania. Nie ma tego wiele, ale podam chociaż te dwa. Jeżeli mamy jakiś tekst, Tutaj na pomarańczowym tle, to możemy na przykład użyć gwiazdki we wzorcu wyszukiwania. Popatrzcie: szukaj tekst i czego szukam. Czegokolwiek, jakiegokolwiek ciągu, po którym występują literki T i E, po których znowu jest cokolwiek. Mówiąc krótko, będę szukał pewnego dopasowania wzorca, gdzie mam TE w środku i cokolwiek po bokach. Szukam w tym tekście jakiś tekst i zostaje zwrócona wartość 1. No nic dziwnego, cokolwiek, pod, czyli w tym wypadku słowo jakiś i znak spacji, następnie te, a potem znowu cokolwiek. Czyli cały tekst do tego pasuje. Jeżeli tutaj nie miałbym słowa te, usunę to e, no to już funkcja zwraca błąd, nie znalazła. Ale jeżeli tutaj gdzieś w środku pojawi się te, wstawmy je może jeszcze nawet ze trzy razy, to i tak wzorzec będzie dopasowany bo jakieś tam TE zostało znalezione i to TE ma po bokach cokolwiek. Jest jeszcze drugi wzorzec, to jest znak zapytania, i znak zapytania oznacza dowolny jeden znak. zatem tutaj szukaj tekst, znak zapytania, znak zapytania, eś, szukam coś, coś i si. Akurat istnieje coś takiego. To jest słowo, podsłowo, podciąg K i i ś Jakiś, si. tak? Jeżeli miałbym tylko iś, czyli usunę jak, to widzimy już nie zostało to znalezione, bo wprawdzie wystąpiło ś, ale przed nim nie ma dwóch znaków, tak? A teraz istnieje podciąg, który składa się z dwóch dowolnych znaków i literki ś. Zatem gdzie znalazł taki podciąg? Na trzeciej pozycji, no dokładnie, kiś. I to są te dwa właśnie znaczki takie, które możemy użyć przy przeszukiwaniu tekstu jako pewien taki kontekst, Szerszy, że nie konkretnie słowo, ale jakiś fragment słowa. Opowiedzmy, coś takiego będzie oznaczało, że cokolwiek, co kończy się na A, prawda? A coś takiego mogłoby oznaczać kod pocztowy. Coś, coś, kreseczka, coś, coś, coś. Prawda? Przed nami już bardzo proste funkcje, które nie zajmą tyle czasu, co te dwie pierwsze. Te dwie pierwsze trzeba troszeczkę dłużej omówić. Dyły. Zwykła, prosta funkcja, która zwraca długość napisu. Mamy tu jakiś napis, używamy dyły, od tego napisu Enter 58 znaków. Przy czym za znak uznajemy wszystko, co jest drukowalne praktycznie czyli kropki, spacje, literki, cyfry itd. Kolejna funkcja wartość. Z napisu robi liczbę. To jest dosyć ciekawe. Chodzi o sytuację, w której posiadam Liczbę, ale komórka wyraźnie jest tekstowa. Zobaczcie, tutaj mamy komórkę, która jest tekstem, zatem formalnie, mimo iż, iż jest to 142, egzystuje to dla Excela jako tekst, jako zwykły tekst. Możemy użyć funkcji wartość, która zamieni ten tekst na faktyczną liczbę. Czyli teraz to już przestaje być tekst, który wygląda jak 142 to jest 142. Następnie mamy dwie funkcje lewy prawy, które są pewnymi pochodnymi od fragment tekstu, a działają w ten sposób, że jeżeli miałbym jakiś tekst, niech to będzie fragment tekstu do pocięcia, to funkcja lewy w podanym tekście podaje na pierwszym miejscu ten tekst, a na drugiej pozycji podaje, ile literek od lewej strony wyciąć. Zatem cztery literki od lewej strony to jest frag. Fery AG, 4 literki, a prawy to wycina 4 literki, czy ileś tam, ile podam, tylko że od prawej strony, czyli można powiedzieć, że od końca. I tu mamy cztery od końca z kropką, to jest cia. Cia, kropka. Kolejne dwie funkcje, które w pewnych sytuacjach mogą się przydać, w pewnych zadaniach mogą się przydać, to kod i znak. Pierwsza zamienia literkę na jej kod cyfrowy dlatego że literki dla maszyny dla komputera to tak naprawdę cyfry. No na przykład duże A to tak naprawdę jest dla maszyny 65. I tutaj tak zrobiliśmy taką zamianę. Zobaczcie, mam dużą literkę A, to jest po prostu tekst. Użycie funkcji kod na tej literce zwraca 65. Domyślamy się, że B duże to 66, C 67 i tak dalej i tak dalej. Natomiast tu w odwrotną stronę mamy jakąś liczbę jeżeli użyjemy funkcji znak, to ona zamieni tę liczbę na znak. Oczywiście 98 to będzie małe b, i tak dalej, a na przykład 111 to będzie małe o. I tak dalej, i tak dalej. Można sobie popatrzeć, jaki kod mają cyfry. Albo znaki jakieś inne. Nie wiem, na przykład nawias. Kwadratowy czy klamrowy. Możecie to sobie sprawdzić sami. No i na koniec tej części nie jest to funkcja, ale jest to taki specjalny znaczek ampersand, ten taki Shift 7. Ten znaczek służy do szybkiego łączenia rzeczy w tekst. Jest to adekwatne do, takiego, do takiej funkcji, która się nazywa złącz teksty. Ale zamiast używać tej funkcji, o wiele prościej jest użyć tego zna, ten znaczek. Popatrzcie, jak to działa. Mam tutaj w komórce jakiś tekst, ewidentnie, nawet mogę zaznaczyć, że to jest tekst. Niech to będzie jawnie tekst. Już nie ogólny, ale dosłownie tekst. Następnie mam jakieś dwie liczby, i powiedzmy, że chciałbym sumować te dwie liczby, dodać ten tekst, a następnie postawić kropkę. Zobaczcie, to działa. Jak tu wpiszę 20, to tutaj będzie suma 30. Jak wpiszę 50, tutaj się wszystko ładnie zmienia. I jak to zrobiliśmy? Przyjrzyjcie się. Najpierw sumuję te dwie liczby, biorę w nawias, a następnie właśnie za pomocą tego znaczka, shift 7, Łączę to, co tu wyszło, jako tekst, czyli taka konwersja z liczby na tekst następuje ze spacją. Następnie łączę z tekstem z komórki B13, czy to jest na przykład sztuka, szyty. A następnie łączę tym znaczkiem jeszcze z kropeczką. Znak, który ma tylko jeden znak kropkę. W efekcie uzyskuję sumę sztuk, czyli powiedzmy, mógłbym wykorzystać to do jakiegoś podsumowania z sztuką na końcu. Taka prosta operacja, możemy to wykorzystywać właśnie we wzorach. Jest jeszcze wiele funkcji tekstowych, jak na przykład litery małe, litery wielkie, powd, które powtarza jakiś znak ileś razy, z wielkiej litery, które, no właśnie, już po nazwach chyba łapiecie, że bez sensu jest to omawiać, użycie jest banalne, a same te funkcje, no z nazwy mówią, co robią, więc aż szkoda po prostu poświęcać na nie czasu. Zróbcie to sobie samodzielnie. Jest jeszcze taka funkcja Znajdź, która w praktyce jest funkcją szukaj tekst, dlatego jej też tutaj nie omawiałem. Przejdziemy teraz do zadania. Zadanie jest następujące. Mamy w kolumnie A teksty, ale te teksty zawierają oddzielone spacjami jakieś losowe liczby. Nie wiem, to mógł być jakiś zbiór wyników kolejnych badań, pomiarów. Nie ma to znaczenia. Powiedzmy, że mamy taki problem. Chcielibyśmy wyciągnąć z tych liczb, które tutaj są oddzielone spacjami, pojedyncze liczby. Nie wiem, czy to są długie, czy krótkie liczby, czy, czy jedno, czy dwucyfrowe, czy większe, nieważne. Chciałbym je wyciągnąć. Co więcej, nie wiem, ile ich jest w każdej komórce, ale wiem, że powiedzmy, nie jest ich więcej niż 20. To jest ten problem, o którym Wam wspominałem, że w Excelu działamy w ramach pewnego zamkniętego zbioru i z reguły no, powinniśmy wiedzieć, co projektujemy. W tym wypadku możemy sobie przyjąć, że nie będzie więcej niż 20. Takich liczb tutaj w tej komórce nie będzie więcej niż 20. Może być ich mniej, o tu są na przykład tylko 3, może być ich więcej, ale nie więcej jak 20. Musimy po prostu pewne założenia zrobić. Dlaczego? No bo Excel sam z siebie w tych funkcjach, które tutaj ma, no nie dostarcza pewnej pętli. Z języka programowania, jeśli ktoś z Was się w to bawił, wie, że można w pętli, powiedzmy, brać kolejne elementy, aż się skończą. I nieważne ile było, pętla będzie działała dopóki coś znajdzie. Tutaj no, musimy od razu zaprojektować przestrzeń na jakieś e, obliczenia. Zatem, skoro od razu ją projektuję, to tak jakby od razu projektuję ilość ograniczoną komórek. W związku z tym, narzucamy pewne ograniczenie. Liczb nie może być więcej niż 20. Na czym może polegać problem w tym zadaniu? Jak go rozwiązać? Pomysłów jest wiele. Ja zaproponuję jedno, ale zanim zaproponuję, to wam radzę z pliku, który dostarczę. W odcinku początkowym jest skrót do Google Drive'a. Tam sobie możecie pobrać taki plik. Z pliku, pobrać sobie tę kolumnę z tymi liczbami i pomyśleć, jak to zrobić samodzielnie, wykorzystując chociażby te poznane funkcje, czy inne wcześniejsze. Jak rozbić to tak, aby te liczby były. Widoczne. Tutaj są dla mnie jakieś dane pomocnicze, do policzone, a tutaj zobaczcie, a dokładnie o tu ja już mam to obliczone. To znaczy tutaj już mam to, co było tekstem, tu mam rozbite na kolejne komórki już sam to Excel da mnie policzył. To działa, jeżeli tu na przykład dopiszę, nie wiem, 145, enter, to zobaczcie, tu już się to pojawiło, zatem jakieś tam rozwiązanie Wam za chwilę zaproponuję, ale właśnie spróbujcie zrobić najpierw to samodzielnie, ponieważ jedyne, co na początku mam, to ta kolumna tutaj pokolorowana, wszystko inne jest już propozycją rozwiązania. Przypominam, to jest propozycja rozwiązania. Jeśli zrobicie to szybciej, lepiej, skuteczniej, tylko się będę cieszył. Pewnie się nie dowiem. Pierwsze co robię, to wprowadzam sobie taką sztuczną kolumnę samych jedynek. Za chwilę powiem, dlaczego jest to kolumna, która mówi, że będę szukał, a będę szukał spacji za chwilę, od pierwszej pozycji. Po prostu chcę we wzorze mieć tę wcześniejszą, znalezioną. Ta wcześniejsza, znaleziona, to niby jest na pierwszej pozycji. To jest po prostu taka liczba, żeby później ten wzór od razu skopiować i nie modyfikować przy szukaniu drugiej spacji. Zatem tej komórce jest tylko jedynka i tak jest do samego dołu. Tutaj już pojawia się mój pierwszy e, mechanizm, którym próbuję wyszukać wszystkie kolejne spacje. Mam ten wzór aż do literki T. Zatem każde dopisanie tutaj jakiejś liczby, powiedzmy, dopiszmy tu 987, sprawi, że pojawi się tutaj następna znaleziona spacja na pozycji, w tym wypadku 10, czyli te pola, jeśli tu będą się pojawiać liczby, tu będą się pojawiać kolejne wyliczone spacje. Co więc tutaj mamy? Weźmy cokolwiek, bo to wszędzie jest kopia, więc nie ma znaczenia. Zaczynamy od jeżeli błąd. Chciałbym, aby nie wyświetlały się arg, 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 tylko nic, czyli napis pusty. Ale jeżeli będzie znaleziona jakakolwiek spacja, to co tutaj się zadzieje? Szukam spacji w moim adresie $a5, $a5 dlatego, że a chcę usztywnić i jak będę kopiował te adresy w prawo, to numer zostanie ciągle wiersza 5, ale kolumna usztywniona będzie ciągle a, dlatego że każda z tych kolejnych komórek przeszukuje spację, Szuka spacji dokładnie w ciągle w A5 i dlatego usztywniłem dolar A, żeby móc skopiować te, ten wzór, po prostu o taką w prawo tu do końca. Tak? No to jest ciągle ten sam wzór. Jeszcze raz mu się przyjrzyjmy. Szukam więc spacji w tym fragmencie A5, ale od pozycji wcześniejszej plus 1, czyli w tym wypadku szukam od pozycji y, drugiej, no bo na pierwszej mam zawsze coś. No, i tyle. Znalazłem więc właściwie spację pierwszą na drugiej pozycji, kolejną na piątej, kolejną na siódmej, i ten mechanizm, który wcześniej użyliśmy, tutaj zastosowałem. Każda kolejna spacja jest znajdowana, aż do tego miejsca może być znaleziona, czyli tutaj 20 mniej więcej tych spacji. Teraz, to jest pierwsza część. Jak już mamy spację, to przyjrzyjmy się teraz temu rozwiązaniu dalszemu, które wykorzystuje znalezione spacje. Aby wyciąć kolejne liczby i umieścić je w następujących po sobie po kolei komórkach. Nasze rozwiązanie opiera się o następującą metodę. Mamy tutaj wszystkie przykładowe, akurat tak dokładnie jest w pierwszym wierszu. Wszystkie spacje znalezione w tym ciągu z liczbami. Spacja na drugiej pozycji, czwartej, siódmej, ta jedynka wiemy jest tylko, żeby ułatwić sobie kopiowanie wzoru, na dziewiątej tak dalej, i tak Otóż cały mechanizm opiera się o taką funkcję jeżeli, która sprawdza, czy w komóreczce tutaj z pierwszą spacją jest liczba. Jeżeli tutaj jest liczba, odpowiedź brzmi tak, to wtedy wycinam za pomocą funkcji fragment tekstu. Jak konkretnie wycinam? Wycinam to wszystko co znajduje się do tej spacji, ale po tamtej spacji, czyli w praktyce wytnę sobie pierwszą liczbę. Jeżeli jednak przejdę dalej, i znów zapytam, czy teraz tutaj jest liczba? To znowu odpowiedź będzie brzmiała tak, i mechanizm będzie wycinał to, co jest pomiędzy wcześniejszą spacją a obecną spacją, czyli wytnie sobie dokładnie tą liczbę pomiędzy spacjami. Czyli tutaj ta część, o ta odnoga, będzie wycinała pomiędzy spacjami fragment tekstu. Zatem taka sytuacja będzie miała miejsce aż do tego miejsca, kiedy będę stał na tej pozycji gdzie spacja jest na 15 pozycji to za każdym razem jeżeli jestem na liczbie wycinam to ten fragment z całego ciągu który jest pomiędzy tą spacją a tą spacją i to są te miejsca wycięć czyli tutaj tu wycinam pomiędzy tu 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 ale uwaga 15 spacja oznacza że wycinam fragment pomiędzy 13 spacją a 15. Ale jeszcze mi została ta ostatnia liczba bo to była ostatnia spacja. A nie ostatnia liczba. Pozycja ostatniej spacji. Zatem jeszcze mi zostało coś do wycięcia. I teraz jestem w tym miejscu, i teraz się pytam, czy w tym miejscu jest liczba? Odpowiedź będzie brzmiała nie. Ale pytam się znowu, czy wcześniej jest liczba? Jeżeli tak, to jest teraz to miejsce. To znaczy, że mam wyciąć ostatnią część, i tu wykorzystuję funkcję prawy i wycinam końcówkę od tej spacji. Końcówkę całego ciągu. Natomiast jeśli jestem już tutaj, czyli tam już do końca są te jeszcze niewypełnione komórki, ale już nic tam mam nie wyświetlać, to się pytam, jeżeli jestem w miejscu, w którym nie ma liczby i wcześniej też nie ma liczby, to po prostu nie rób już język polski, nie rób nic. To po prostu przestań cokolwiek tam liczyć, niczego nie rysuj. Zatem mamy sytuację, Tutaj taką troszeczkę wyjątkową na końcu, kiedy wycinam już ostatnie słowo, nie pomiędzy spacjami, ale po prostu ostatnie słowo od tej ostatniej spacji do końca. I tutaj będzie właśnie funkcja prawy wykorzystana, a tutaj nasz fragment tekstu. To teraz przyjrzyjmy się, jak to rozpisane tutaj, tak na tablicy działanie, jak to wygląda, kiedy zagnieżdżamy to wszystko. A wygląda to dokładnie tak. To jest nasze pierwsze jeżeli, które się pyta, czy na pozycji, gdzie jest pierwsza znaleziona spacja, w tym wypadku C1, jest liczba. Jeżeli tak, wycinam fragment tekstu z całego naszego ciągu. Z pomiędzy tych spacji, tu jak sobie przeanalizujecie, jak działa fragment tekstu i jakie tutaj wartości z komórek są stawione, to zobaczycie, że to rzeczywiście działa. No co zresztą widać, bo liczby są wycięte. Jeżeli jednak na tej pozycji, którą badam przy kolejnych kopiowaniach, już nie będzie liczby, to jest to wtedy drugie jeżeli, to sprawdzam, czy wcześniej jest liczba. Jeżeli jest, to znaczy, że mam wyciąć końcówkę i to jest ta część, tutaj metoda funkcja prawy wycina z mojego tekstu kilka znaków a ile tych znaków no od całej długości napisu odejmuję te części które zawierały spacje czyli de facto jeśli spacja jest na 15 pozycji to od całego napisu odejmę 15 powiedzmy, czyli zostanie mi końcówka napisu i tyle znaków dokładnie z prawej strony wycinam. Ale jeżeli ani na początku nie ma, a w komórce nie ma liczby i we wcześniejszej nie ma liczby, to po prostu stawiam napis pusty, nic już nie robię. To się objawia tym, że zobaczcie tutaj przywrócę teraz wielkość początkową, że jeżeli jestem w tej komórce to ona tutaj ma całą tę funkcję normalnie w środku, a mimo to już niczego nie wyświetla. Dlaczego? Bo ta komórka, popatrzcie, ona bada tę komórkę i tę, widzicie? Tutaj badam, czyli ta funkcja ostatnia, która wycina ostatnią liczbę 145, ona analizuje komórkę J J1 i sprawdza, czy tu jest liczba no, nie ma. Zatem czy tu jest liczba? Jest. No to już wytnij tylko końcówkę. A potem ta funkcja w następnej tu pustej komórce analizuje te dwie puste. Obie są puste, zatem tu już niczego nie wyświetlam. I estetycznie nie ma tego arg, po prostu. Zatem cały ten ciąg liczb wyświetlił się tutaj. To wszystko naprawdę działa. Jeżeli tutaj dopiszemy jakąś liczbę po spacji, 55, o proszę. Jest wyświetlone 55. Jeszcze małe ale. Te liczby są powycinane, jak sobie ktoś spojrzy dobrze, ze spacją poprzedzającą. Można z tego uniknąć, ale to taka ciekawostka. Jakiej można użyć funkcji, żeby uniknąć spacji? I nie powiem, żebym chciał podpowiedzieć, ale jak sobie tak to rozwiniecie, no, to tu jest taka Usuń zbędne. No, nieważne. W każdym razie można jeszcze ten wynik tutaj wyczyścić ze zbędnych spacji, które na przykład taką liczbę poprzedzają, przez co czynią ją tekstem. No, niemniej liczby są wycięte. Można coś z tym zrobić. To jest tylko ćwiczenie w praktyce, czy to się do czegoś przyda. Tutaj nie chodziło mi o to, czy jest to bardzo przydatne. Chodziło raczej o pokazanie, w jaki sposób zagnieżać te funkcje, jak można je łączyć, jak można wykorzystać hmm, chociażby te tutaj: jak szukaj tekst, fragment tekstu, czy chociażby funkcje hmm, prawy. Tyle w tym odcinku. Kolejne odcinki również będziemy poznawali nowe funkcje, a potem powoli będziemy przychodzić do takich już zadań trudniejszych, które gdzieś wykorzystują te wszystkie mechanizmy tutaj poznawane. Przejdziemy też później do tabel zwykłych, przestawnych, do wykresów, jak też zahaczymy o VBS-a, a na koniec porobimy sobie zadania maturalne, tak w ramach pewnej wczutki i przygotowania, tak jak obiecałem, tworząc ten kurs na początku, informując nas o tym. Miłej. Jaki tam jest u Was dzień? Reszty dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku.